29 września jednostki policji naszego powiatu otrzymały zgłoszenie, iż do zespołu szkół cechu rzemiosł różnych mieszczącego się przy ulicy Polnej 2 w Bielawie i drugiego LO w Dzierżoniowie wpłynęły za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości, z których wynikało, iż może istnieć zagrożenie dla uczniów. Takie maile wpływają w ostatnim czasie do wielu instytucji na terenie całego kraju. Mimo nikłego prawdopodobieństwa zaistnienia realnego zagrożenia, każdorazowo policjanci sprawdzają uzyskane zawiadomienie. Postępowanie w tej sprawie prowadzić będą miejscowi śledczy.